Cześć, witamy na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Dzisiaj jesteśmy w lepszym, fantastyczniejszym składzie. Niestety, jak zawsze, Andrzej Witkowski. Dzień dobry. Jacek Kozłowski. Dzień dobry. I Monika Grębocka. Dzień dobry. Mam nadzieję, że na zawsze już. Bo próbowaliśmy namówić koleżankę, żeby była prowadzącą. Nie udało się jeszcze. Porozmawiamy w pierwszej części naszego odcinka, który nosi fantastyczny tytuł. Czy kobiety mają dużo łatwiej na budowie? Albo dużo lepiej? Z Moniką na temat tego, co robi w grupie kapitałowej Immobile, w CDI. Krótka charakterystyka? Przedstawię się z miłą chęcią. A więc pracuję na budowie Platanowego Parku, trzeciego etapu w tym momencie, na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego. Praca bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa realizacja. Jesteśmy w trakcie zakończenia robót stanu surowego w częściach, których możemy, w etapach, w których możemy, prowadzimy roboty tynkarskie i tak dalej. Dochodzimy do robót wykończeniowych. Jesteśmy w trakcie wykonywania elewacji. Więc temat bardzo interesujący. No i kwestia jest tego, że mam wrażenie, że po prostu jako kobieta na swoim stanowisku się odnajduję. No i widzicie już, czym się różni inżynier od nieinżyniera. To jest budynek, który ma pewnie tam z 200 milionów kosztów. Budowa trwa 25-30 miesięcy, 4 lata z projektowaniem. Koleżanka opowiedziała o tej budowie 600. Krótko, zwięźle. Długo już razem współpracujemy? Razem współpracujemy od 4 lat. Najbardziej, że tak powiem, śmieszna sytuacja, że zostałam zatrudniona w tej firmie 1 kwietnia w Prima Prilis. Ale sugerujesz, że to był jakiś... Że to był żart? Szowinizm, żart, dowcip? Na początku, oczywiście, podpisując umowę 1 kwietnia, Prima Prilis może zrobić każdy. Jak się okazało, jednak żartem to nie było. Jestem, tak jak tu już powiedziałam, współpracuję z firmą 4 lata. A zaczynałaś pracę u nas? Przecież jako inżynier budowy, tak. Słuchaj, jako inżynier policzę ci wstecz, ile jest 22 minus 4. A zaczynałaś w 2018. Nie, to chodziło mi o stanowisko. Czyli odczytałam słusznie. Czyli jeszcze przed uprawnieniami. Sugestie. Tak, przed uprawnieniami. Pani uprawnienia za pierwszym podejściem? Za pierwszym podejściem. Dobra, nie trzeba będzie nic wypikiwać. Słuchajcie, no to jest łatwiej kobietom na budowie, trudniej? Jacek, w twojej ocenie, żeby koleżanka wiedziała, co powiedzieć? Wypowiem się jako kobieta. nie wiem. Znaczy generalnie myślę, że kobiety no, nie mają ani łatwiej, ani trudniej, tylko tak samo trudno, tak bym powiedział. Aczkolwiek tak tradycyjnie wydaje się, że taki inżynier budowy to jest najbardziej męski zawód, że należy... Nie, to tylko w twoich stereotypach. Tak, no, ale ja mówię o stereotypach właśnie. Nie mówię, że moich, tylko w ogóle mówię, że są takie stereotypy, tak? Natomiast to nie oznacza, że nie można się, nie sprawdzi się w tym świetnie kobieta, bo kobiety się sprawdzają. Zresztą Monika jest dosyć skromną osobą. Chciałem powiedzieć, że jest bardzo wysoko oceniana przez poprzedniego project managera tej budowy, tak, obecnego. Poza tym też nie pochwaliła się tym, ale tak de facto decyzją zresztą razem z Andrzejem i też w konsultacji oczywiście z naszymi menadżerami czy kierownikami kontraktu stwierdziliśmy, że Monika może już w zasadzie spokojnie ominąć etapy rozwoju zawodowego w sensie takim, że nie będzie po kolei jakby wspinać się po tych barierkach, czy powiedzmy barierkach, może nie barierka, po drabince awansu zawodowego, począwszy od kierownika robót, kierownika budowy, tak, bo ona to robiła już u nas, tak, wcześniej będąc, pewne rzeczy będąc inżynierem. Budujesz napięcie. Będąc inżynierem i no, ominęła jakby tą drabinkę, tak, i od razu zaproponowaliśmy Monice funkcję inspektora nadzoru robót ogólnobudowlanych, co nie jest taką standardowym podejściem czy zatrudniających,
czy pracodawców, czy w ogóle, czyli, czy po prostu firmy realizujących budowy, tak? Po prostu ewidentnie może to robić, tak? Może sprawować funkcje kontrolne, może sprawować funkcje wykonawcze, no świetnie się w tym sprawdza. Ja zapomniałem, jakie było pytanie, szczerze mówiąc. Słuchajcie, czy kobietom jest łatwiej? Powiedziałem się jako kobieta. Odpowiedź wygląda na łatwiej, wiesz, jeżeli pomijamy. No ale... Słuchajcie, jak wyglądał na rynek, kiedy wy zaczynaliście? Bo wy zaczynaliście już naprawdę dawno. Ja w ogóle jestem, powiem szczerze, jestem zainteresowany, bo pamiętam, że jak my zaczynaliśmy studia, tak, to nas był bardzo mały rocznik, bo nas było tylko 36 osób, z tego co pamiętam, ale chyba były 4 kobiety, tak, na budownictwie. Z czego skończyło nas chyba tam 9 wtedy z jednego rocznika i chyba 2 kobiety i jedna po jakimś tam dłuższym czasie, tak? Jakoś tak było. Dobrze pamiętam czy źle? Bardzo zbliżono. Czyli coś nie do końca, okej. Okay. Natomiast jestem ciekawy, jak to wyglądało. Dlaczego tak mówię, bo Jacek, trudno tak powiedzieć, ile tak pytamy w jaki czasie, bo to nasze zakończenie roku czy studiów było rozciągnięte w czasie, nie? No tak, pierwszy, ale skończyło, drugi, jakby, ja myślę o tych osobach, które jakby zaczynały, tak? Tak. Tak, jakby... To, co powiedziałeś. Jestem ciekawy, jak to teraz kształtuje się, ile jest kobiet na tych budownictwie, tak? Czy jakby zmieniły się właśnie te preferencje na zasadzie męski, żeński zawód, ile w tej chwili osób, kobiet? Pozwolę sobie zabrać głos w przypadku, kiedy ja szłam na studia w 2010 roku. Właśnie to jest, właśnie mnie to interesuje. Na roku. Tak. Było 240 studentów, z czego skończyło 70. No to standard. Około oczywiście, przybliżę to, ale jaka jest różnica? W sensie tu było 36, tu było 240 osób, więc to jest spora rozbieżność. I na pewno połowa z tego to były kobiety. No właśnie, to zupełnie inne relacje. Okay. No ale ja widzę te kobiety na budowach. Powiedz, Andrzej, jak zaczynałeś swoją karierę, ile osób pracowało na budowie, ile kobiet pracowało na budowie? No praktycznie kobiet było niewiele. Nieliczne były stanowiska obsadzone przez kobiety. Kobiety bardziej były zatrudniane na stanowiskach rozliczeniowych, przygotowawczych, ale bezpośrednio w wykonawstwie niewiele. Nie? To już naprawdę osoby zdeterminowane, ale jak były, Czy wasze roczniki już poradziły sobie z tym stereotypem? Nie, no, koleżanka jest dowodem, że trochę tak. Jak widzimy, tak. Ale macie parytet na budowach, panowie, taki, jaki wynika z rocznika Moniki, czyli 50 na 50? Właśnie nie stosujemy tych parytetów, bo nie musimy. Oceniamy to wszystko po umiejętnościach, zaangażowaniu. No akurat na budowie, na której jest Monika, to praktycznie prawie mamy 50-50, tak? Tak. Tak? Mam jeszcze dokładnie, jest zespół 6-osobowy nadzoru, no z czego 3 osoby są to kobiety, a 3 mężczyzn. Mhm. Super. Ale chyba tu trzeba dodać jeszcze ten taki fajny fakt, że my mamy pracę stacjonarną. Gwarantujemy pracę stacjonarną, jeżeli chodzi o naszą firmę w Bydgoszczy. Mamy budowę czyli na miejscu. Widzę jednak, że nie do końca ze stereotypami sobie poradziłeś. Nie, no tak sobie myślę, że... Ja wiem, dużo kobiet już ma prawo jazdy, Andrzej. Ja wiem, ale i dzisiaj charakter jest taki, że są jednak takie budowy, gdzie tam dominacja płci męskiej jest większa. Myślę o jakichś delegacjach, wyjazdówkach, takich kontraktowych robotach krótkoterminowych, 3-4 miesiące. Pierdzieli od rzeczy, nie? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Na pewno ogromnym plusem jest to, że jest możliwość pracy stacjonarnie. Dla mnie to jest, no zresztą nie tylko dla kobiety, na pewno dla mężczyzny, jeżeli ma taką możliwość. Nie, mężczyźni są twardzi, wolą wyjeżdżać. Wolą wyjeżdżać. Tak to mniej więcej zabrzmiało. Ale no, też mam koleżanki ze studiów, które pracują w delegacji. Super. Niemniej jednak nie zmieniłem zdania. W tym akurat kontekście. Nie wyłapałeś fragmentu, w którym chcieliśmy skończyć tą część, wiesz? Teraz spróbuj wyłapać. Kontynuujemy naszą rozmowę. Oczywiście, jak się wszyscy domyślacie, wybór nie był przypadkowy kierunku przez ciebie. No nie do końca. Czasami przypadek rządzi naszym losem. Ja miałam taką sytuację, że no, jestem umysłem ścisłym i zdawałam maturę z matematyki i fizyki
I przytrafiło się po prostu w naszym życiu rodzinnym tak, że mieliśmy lekkie po prostu problemy i finansowe i tak dalej, ale był taki, mogę nazwać tego człowieka przyjacielem, który powiedział: pomogę ci, Monika, ale jest jeden warunek. Musisz iść na studia na kierunek techniczny. To był ten przypadek. Dostosowałam się do tego i w ten sposób wybrałam budownictwo. Skończyłam to budownictwo. Ale mogłeś wybrać, nie wiem, budowę maszyn. No, mogłam. Jest mnóstwo kierunków technicznych. Dlaczego akurat budownictwo? Była bliższa mi infrastruktura budowlana niż budowa maszyn i tak dalej. W sensie wizje architektoniczne i tak dalej, bo jeszcze nie do końca, że tak powiem, wiązałam z tym sobie, że stricte skończę, znaczy się nie z to, że skończę, ale będę swoją pracę kontynuowała w wykonawstwie na budowie. Takim, że przebieram się rano w buty, zakładam kask i wychodzę i nie zakładam koszuli, spodni i tak dalej. To nie do końca była ta wizja. A życie potoczyło inny scenariusz. Ale powiedz, nie zniechęcały cię stereotypy na temat budowlańców? Ja stereotypy na temat budowlańców, właśnie one są gdzieś tam stereotypami. Traktuję tych wszystkich ludzi jako człowieka. Podchodzę do nich z szacunkiem takim, jakbym chciała, żeby po prostu oni dożyli też mnie. I traktuję to na zasadzie współpracy. Nie traktuję gdzieś tam tych ludzi. Stereotyp mimo wszystko jest taki, że osoby na budowie to osoby, którym raczej w życiu nie wyszło. I oczywiście zdarzają się tacy. Tak? No, zdarzają się tacy, którzy mają różne problemy, zaczynając pewnie w dużym zakresie alkoholowe. Ale my, słuchaj, dobra, zostawmy problemy alkoholowe. U nas ich nie ma. Nie ma. Okej, dobra, dobrze, że to ustaliliśmy. A powiedz, bo wybrałaś trochę przypadkiem. Czy twoje koleżanki pracują w wykonawstwie z roku? Tak, też się zdarza. Tak? Też się zdarza, to znaczy, w sensie chodzi o to, że po prostu nie mam z nich takim bardzo bliskiego kontaktu, że utrzymuję to, ale... Ale co, odbierałaś im już coś? Koleżankom? Że nie macie bliskiego kontaktu? Po odbiorze? Nie, tak. Skończyło się koleżeństwo. Skończyło się koleżeństwo. Aż tak źle nie jest, nie. Okej. Was nie pytam, dlaczego wybraliście, nie mieliście wyboru. Pewnie dziewięciu was było na roku, skończyło, tak? No to pewnie po prostu w waszym przypadku to było miłość i podtrzymanie etatów na uczelni. Nie. W moim przypadku nie. Czy generalnie muszę tu powiedzieć, że bardzo mocno przy podejmowaniu decyzji wpłynął na nią Jacek. Bo my jesteśmy obydwoje po szkole drzewnej. Jeszcze kolega jeden był z nami, który z technikum drzewnego składał egzaminy na Wydział Budownictwa. Tak naprawdę po technikum drzewnym nie mieliśmy za dużych perspektyw dalszego edukowania się, bo takim, powiedzmy, alternatywną uczynią to był Poznań, nie? Mechaniczna lub chemiczna obróbka drewna. Mhm. Na naszych oczach przemysł drzewny, trochę gaz, prowadzony już jakieś półprefabrykaty i inne. Pewnie mieliście praktyki i to wy dołożyliście się do zniszczenia tego przemysłu, jak was znam. Troszkę mieliśmy, tak. Mieliśmy w byłej fabryce mebli na toruńskiej praktyki. Na Egiewoklu również. Byłej fabryce. Skończyli praktyki, rozpoczęła się równia pochyła. No ale nie żałuję tej decyzji. Zawód budowlany, inżyniera budownictwa jest zawodem, który może dać dużo satysfakcji i ma duże perspektywy. I tu jest mój ulubiony dowcip, który opowiadałem zawsze. Czym się różni grabarz od budowlańca? Jak nie wszyscy wiedzą, to mogę upublicznić. Proszę bardzo. Grabarz, jak coś zepsuje, to zakopie nie widać, a budowlańca, jak coś zepsuje, to straszy na wieki. Dobra. Przepraszam ciebie, po raz 40 słyszałem. Tak. Nie mam już takiej reakcji. Także zawód budowlańca może być zawodem, który daje dużo satysfakcji, a jeżeli go się rzetelnie, uczciwie wykonuje, to z przyjemnością się chodzi nawet po naszych zrealizowanych osiedlach czy budynkach mieszkalnych. I jeżeli nie mamy się czego wstydzić, to widać satysfakcję użytkowników, naszych klientów, że to, co zrobiliśmy, im służy i przyczynia się do tego, że mogą dobrze żyć.
Ależ to było patetyczne. No tak. Andrzej, tak. Naprawdę. Fantastycznie. Czyli nic ci się nie zawaliło, reasumując. Nie. Jakieś drobne chociaż postępowanie, nie, odebranie tak. uprawnień? Nie. No właśnie, ta odpowiedzialność zawodowa, nie? Dobrze tapetujemy. Jacek, dlaczego ty? Bo wiedziałeś, że przyjdą czasy, że kobiety będą stanowiły 50% osób pracujących na budowie. Znaczy, jak to tak bardzo, że w szczegółach opowiem, to możecie nie uwierzyć, bo chyba nie znacie tej historii tak do końca. Ja znam. Może będziecie zaskoczeni, bo tak naprawdę zabrzmi to dziwnie, ale ja o tym dowiedziałem się w kościele. W czasie niedzielnego nabożeństwa, bo się zastanawiałem, co mam zrobić. Wtedy w białych błotach o godzinie 16. Pamiętam to, jak dzisiaj słonko świeciło i zastanawiałem się, co mam zrobić, tak? Wiedziałem, że jest Bóg i On może takie decyzje, w takich decyzjach mi pomóc. Ja zupełnie miałem inne plany zresztą koledzy byli mocno zaskoczeni wtedy, że wybrałem budownictwo. I wtedy nie dostałem jakiegoś objawienia, głosu, czegoś takiego. Ale po prostu wpłynęło takie przekonanie, że pójdziesz na budownictwo. I ja zacząłem się z tym kłócić. Powiedziałem nie, ponieważ ja nie lubię za bardzo rysować, wyliczyć jakichś skomplikowanych rzeczy. Natomiast no dobra, no jak tak ma być, no to no trudno, no to pójdę. Ale pewnie się nie dostanę. No okazało się, że się dostałem. Jak was było 9, pewnie się dostanę. 36 nas zaczynało. Po. Nie ma takiej małej auli. Tak, ale proszę, żebyś pamiętał, że wtedy dostanie się też na studia, to też nie była taka bardzo prosta sprawa. My zawsze mieliśmy, jakby też Andrzej miał, ja miałem koledzy, którzy zdawali, że jednak jesteśmy po szkole drzewnej, gdzie poziom był w jakiś określony, budownictwo jednak poziom zdecydowanie wyższy. Tak to po prostu jest. Tak. Wiedzieliśmy, że konkurujemy z osobami, bo lista też była dosyć ograniczona, które kończyły matfizy, tak. Egzamin był z matematyka, fizyka, języki, więc to nie było takie oczywiste, że my się tam dostaniemy. Tak? Więc trochę ale też mnie tak... Jacek, ja znam oczywiście tę historię, bo my kilka tak, dni no, już się znamy. Pracowaliśmy tak? Panie Jacku, czyli z Pana strony też to był troszkę przypadek. Znaczy, ja nie wierzę. Teraz i chciałem do tego zmierzać właśnie, że biorąc to pod uwagę, twierdzę, że to było jednak powołanie, tak? Po to, żeby słuchajcie, jednak coś... przed Wami inżynier z powołania. I to z powołania nie na funkcję, tylko z powołania Bożego. Więc żartów nie ma. Przepraszam. Traktuję to bardzo poważnie. Ja pewnie gdzieś w okolicach 2000 roku poznałem tą historię, więc nie mogę się powstrzymać od żartów, bo taka jest konwencja trochę. No. Wyobraźcie sobie tą opowieść. Klęczałem w kościele, drewnianym. Przede mną upadła cegła. Uznałem, że to powołanie. Kontynuujemy akcję Kobieta Inżynier. Muszę zapytać o coś, co na pewno nie będzie super miłe. Zresztą spodziewam się, jaka będzie odpowiedź, ponieważ chcę zapytać o to, czy spotkały Ciebie szykany lub złe traktowanie ze strony mężczyzn. Pozwalam sobie na to pytanie, bo przez długi czas Jacek był moim przełożonym na budowie. I spotkało mnie dużo szykan, dużo przykrości. Ze strony przełożonego. Więc płeć mu nie była wtedy bez znaczenia. Tak? Jest jakieś takie zdarzenie, które spowodowało w historii Twojej pracy, które spowodowało, że pobudził się w Tobie seryjny morderca na przykład. Do tego etapu jeszcze nie doszłam, żeby coś tak mną, że tak powiem, zadział, tak na mnie wpłynęło, żebym miała takie myśli. Oczywiście jako kobieta inżynier spotkałam się z sytuacjami, które nie były na pewno dla mnie miłe, ale to nie było ze strony osób współpracujących. Chodzi mi o kwestię nadzoru, osób z nadzoru. Tutaj gdzieś jako kobieta nie jestem dyskryminowana. Gdzieś moje zdanie się liczy i z tym nie ma problemu. A było kwestionowane, rozumiem, tak? Mówisz o takich sytuacjach? Tak, ale
kwestia tutaj tych niemiłych sytuacji najczęściej po prostu zdarza się od osób pracujących fizycznie. I tu gdzieś tam ta kobieta dla nich jest, to nie jest miejsce dla kobiety. Często się tak gdzieś tam zdarza. Oczywiście sytuację tę próbuję gdzieś tam odwrócić i zareagować, że to był żart. Nie zawsze gdzieś to się udaje. Miałam ostatnio taką niemiłą sytuację, gdzie pan mi zapytał się, po tym jak zwróciłam mu uwagę, że coś wykonuje w niewłaściwy sposób, czy czasem nie potrzebują mnie na Ukrainie. Więc zdarzają się pytania i sugestie mocne. Tak. Więc zdarzają się też takie sugestie, że to nie jest tak, że po prostu no jako kobieta trzeba zaznaczyć, no nie można się poddawać, uginać się tym złym wpływom i po prostu reagować na to, że spłoszyć się po prostu. Rozumiem, że to był pracownik narodowości ukraińskiej. To był Polak. W wieku pewnie 20 paru lat, zamiast walczyć na Ukrainie, walczy z tynkami. Tak? Niestety ta uwaga była od naszego, że tak powiem, naszej narodowości tutaj pracownika, więc często jest to sytuacja, że ktoś mówi, że Ukraińcy mogą mieć inne podejście. Wcale tak nie jest, bo czasem w większości przypadkach to oni są dla mnie gdzieś tam bardziej przychylni. Wiesz, akurat w tamtym rejonie kobiety pracujące fizycznie na budowie to też nie jest. Właśnie chciałam o to zapytać, bo jakoś nie widzę pracujących fizycznie kobiet u nas na budowie. Chyba raczej tak to u nas nie działa. Zdarzyły się pojedyncze przypadki. Była pani, która tynkowała. Tynkarka, tak. Mhm. Była pani, zresztą ona cały czas pracuje, która była pomocnikiem szpachlarza. Była pani, która była operatorem dźwigu. Operator dźwigu to jest akurat takie, wiesz, bardziej, szczerze, jak na dźwigu ja widziałem kobietę, to bardziej ufałem niż facetowi. No akurat tutaj było odwrotnie. Czyli precyzja, podzielność uwagi, tu wszystko nie działało. Gdzieś się troszkę rozsypywało. Ale nie próbowała dźwigiem na torach podjechać do sklepu? Czyli nie było tak źle. Nie było, więc... No trochę osób pracuje. Trochę osób pracuje, ale stricte w tej, że tak powiem, grupie osób pracujących fizycznie to zdecydowana większość to są mężczyźni. Pojedyncze są naprawdę kobiety w niewielkim procencie. To tak dla zobrazowania zakresu pracy. Ilu ludzi w tej chwili ma pani pod sobą, jeżeli chodzi o pracowników fizycznych i doglądanie ich na budowie? Licząc wszystkie grupy, łącznie z największą tutaj, która wykonuje roboty stanu surowego, wszystkich osób będzie gdzieś w granicach na pewno 80-100, bo to jest rotacja po prostu w zależności od tego, jaki jest front robót. Słuchajcie, coś czuję, że to nie jest ostatni udział koleżanki w naszych podcastach. No, będzie prowadzić następnym razem. Taki mam plan. Czyli co, jakie jest przesłanie? Inżynier to jest normalny, fajny zawód? Chyba tak. Tak, zdecydowanie tak, bo tutaj akurat poruszyliśmy tą kwestię, że tak powiem, gdzieś, gdzie coś niemiłego spotyka kobietę, ale często jest tak, że ja jako kobieta ktoś mówi, no dobrze Monika, ja ci pomogę. Gdyby był na przykład kolega, to bym nie przychodził w tą sobotę, ale wiem, że jesteś ty, to przyjdę i pomogę. To zwykłe emocjonalne wymuszenie stosujesz. Nie zawsze się, znaczy się, to jest ta właśnie przychylność gdzieś tam mężczyzn czasami, gdzie no dobrze, tobie pomożemy. Teraz rozumiem, dlaczego ja nie miałem efektów. Słuchajcie, dziewczyny, jeżeli chcecie dowodzić grupą 80-100 tysiącem facetów, których spokojnie możecie wysłać na Ukrainę, jeśli są Ukraińcami w wieku poborowym, to zachęcamy, żebyście poszły za przykładem Moniki, pełnoprawny inżynier w najlepszej firmie na świecie prawdopodobnie. No, bez wątpienia. Dobra, i tym brakiem entuzjazmu kończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.